Pedro Regis, Anguera, Brazylia, 26 sierpnia 2023 roku. Orędzie Maryi, Królowej Pokoju. Drogie dzieci, proszę was, abyście podtrzymywali płomień waszej wiary. Żyjecie w czasach wielkiej duchowej ciemności i nadszedł moment waszego powrotu do Boga, zbawienia i pokoju. Nie bójcie się, nie jesteście sami. Mój Jezus was kocha i idzie z wami. Szczerze żałujcie za swoje grzechy. Wasza dusza jest cenna dla Pana. Odwróćcie się od świata i żyjcie zwróceni ku niebu. Módlcie się, szukajcie siły w Eucharystii i słowach mojego Jezusa. Mówcie wszystkim, że Bogu się spieszy i że to jest czas łaski. Módlcie się za Kościół. Syn Wilka będzie działał z wielką wściekłością. Cierpię z powodu tego, co was czeka, odwagi. Żadna siła ludzka nie będzie w stanie zniszczyć tego, co pochodzi od Boga. Dalej, bez lęku, będę się modlić za was do mojego Jezusa. To jest orędzie, które wam dziś przekazuję w imieniu Przenajświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.